Paweł Jędrzejczyk, raz jeszcze, dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak samopoczucie, bo wiem, że wróciłeś nam z Tajlandii, pełen energii, pełen werwy. Tak, wróciłem właśnie kilka dni temu, jestem, no, takie zmiany czasowe, to wiadomo, kilka dni trzeba dojść do siebie, ale już jestem z powrotem w ostrym treningu. Tam przebywałem na obozie przygotowawczym, także wszystko idzie w dobrym kierunku. To są takie ciężkie obozy chyba dla was. Piłkarze to mówią, że jak do spały jadą z piłkami lekarskimi, to są ciężkie obozy. A jak ja widzę po tych filmach, które nam przysyłasz albo oglądamy u ciebie na fanpage'u, jak ciężko pracujecie tam w Tajlandii, to rzeczywiście jestem pełen uznania. To jest taki mój świat, że tak powiem, dlatego że treningi tam są owszem bardzo ciężkie, jest 35 stopni, no naprawdę bardzo ciężkie są te treningi i ktoś, kto tam jeszcze nigdy nie był i przyjeżdża się poruszać, to ma problem z przebiegnięciem kilku kilometrów, a co dopiero z takim rzeczywiście treningiem Muay Thai, ale no w zamian za to mam morze, plażę i mogę odpoczywać i muszę pracować, także to jest taki dla mnie moment, w którym mogę spokojnie potrenować. Taka ciekawostka, bo leciałeś z Agnieszką Radwańską, widziałem, do Tajlandii, tak? Na Nowy Rok. Tak, spotkaliśmy się na... Była chwila, żeby zamienić trzy słowa? Tak, tak. Chwilę spotkaliśmy się na lotnisku, przylotem, a też leciała do Tajlandii, tylko w zupełnie inne miejsce i oczywiście krócej. Żeby to była taka dobra wróżba, bo Agnieszka po tym pobycie w Tajlandii zdobyła półfinał Australian Open. To jest bardzo dobry sukces. Ja liczę na to, że spotkamy się w tym studiu już w marcu, bądź na koniec lutego. Będziemy mogli porozmawiać o tym, że Paweł Jędrzejczyk w wielkiej formie wraca na największej gali kickboxingu na świecie, bo to trzeba powiedzieć jasno. Glory to jest taka federacja, której ze świeczką szukać na świecie. Tak, no myślę, że to była, wracając do początku twojego pytania, dobra wróżba, dlatego że lecąc tam jeszcze nie miałem podpisanego kontraktu, a jak przebywałem w Tajlandii, no to podpisaliśmy kontrakt właśnie z największą organizacją kickboxingu na świecie. Jestem niezmiernie szczęśliwy, będę pierwszym Polakiem, któremu się to udało. To jest taka, tak jak mówisz, Formuła 1 albo Champions League wśród kickboxerów, także bardzo się cieszę, że moja ciężka praca została zauważona i walki się podobają. Dlatego też wystąpię przed chicagowską publicznością. Czyli można powiedzieć przed swoją trochę, bo w Chicago Polaków jest wielu i zapewne przyjdą. Zresztą ja wiem, że twoi przyjaciele prowadzą już takie przedsprzedaże biletów, żeby wspólnie chyba dopingować cię w tej walce. Tak, specjalnie lecimy wcześniej, dlatego że Glory chce, abyśmy też promowali tę galę jako Polak, bo rzeczywiście Polonia jest tam liczna. Będziemy jeździć po różnych stacjach telewizyjnych i radiowych, także... No w tym masz wprawę, bo u nas jesteś częstym gościem. No tak, już kilka lat jestem, że tak powiem, w tej branży i odwiedzam. Ja w ogóle mam wrażenie, Paweł, że to trzeba widzom też powiedzieć, że ty jesteś takim człowiekiem, takim zawodnikiem, który bardzo często robi coś jako pierwszy. Bo zdarzyło ci się już walczyć na największych, absolutnie największych ringach Muay Thai na świecie, tak? Na Raja Damer chociażby w Tajlandii. Teraz jako pierwszy powalczysz na Glory. Z czego to wynika? No bo ja wiem, że doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że jesteś dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym. Ale chyba trzeba mieć jeszcze taką przebojowość, której ci nie brakuje. Myślę, że tak. No, staram się bardzo przecierać jakieś takie nowe szlaki, łamać stereotypy i takie bariery. Może w ten sposób. Jesteś aktywny też w social media, prawda? W internecie? Tak, także staram się jakoś wykorzystywać to, nie tylko pokazać ludziom także, że kickboxing i Muay Thai to jest sport, którym może być normalnym człowiekiem, biznesmenem i radzić sobie, a to jest, no, tak jak we wszystkim, trzeba się starać, żeby gdzieś się dostać, nie, to samo nie przychodzi, także mi jakoś tak się udaje, że ciężką pracą to popieram oczywiście, że jestem jako pierwszy w niektórych wydarzeniach. Drodzy Państwo, zapamiętajcie tą twarz, to Paweł Jędrzejczyk. Bądź co bądź, podobno jeszcze bardziej popularny w Tajlandii niż w Polsce, ale mam nadzieję, że między innymi za sprawą Glory to się zmieni.
jeśli zobaczycie go na ulicy, naprawdę warto wziąć autograf i zrobić sobie zdjęcie, bo będzie to zawodnik już jest wysokiej światowej klasy. Ślicznie Ci dziękuję, że mimo tego jet lagu przyszedłeś dzisiaj do studia, wstałeś i byłeś z nami przez te kilka minut. Dzięki i życzę powodzenia w walce. To tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o...